Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejne materiały. Ja jestem Szymson i witam was na Palionowie. Oczywiście zanim rozpoczniemy odcinek, poproszę was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału, ponieważ filmy są codziennie o godzinie 19:19. A jak już jesteśmy przy filmach, to nie mówiłem o tym, ale troszkę zwolniliśmy, jeśli chodzi o filmy na kanale vlogowym. Nie pojawiały się filmy chyba przez tydzień, mimo że przez prawie cały miesiąc pojawiały się te filmy co dwa dni. I to nie tak, że my się poddaliśmy, tylko po prostu postanowiliśmy lekko się wyciszyć, nabrać energii. Już wiedzieliśmy, jak to robić, żeśmy, że tak powiem, znaleźli jakiś, że tak powiem, balans w tym wszystkim. No i startujemy. Startujemy z vlogami znowu. Zaczniemy najbliższy vlog, który się pojawi. To jest backstage z teledysku Paliona. Oczywiście do nowej nuty Palion USA. Więc jeżeli chcecie zobaczyć takowy backstage, to zapraszam na kanał vlogowy, ponieważ na dniach już powinien się tam pojawić, jutro bądź pojutrze, najpóźniej na pewno będzie na kanale, więc zapraszam was tam oczywiście. Też będę dawał informacje na Instagramie, na którego też możecie wbić, a również możecie wbić na TikToka, bo wrzuciłem na przykład TikToka też, z którego nagrałem do piosenki Palion USA. No i ten TikTok już ma ponad 200 tysięcy wyświetleń, więc możecie pójść zobaczyć, jak tam idzie, bo idzie naprawdę wybitnie. Dobra, słuchajcie widzowie, czym się zajmujemy dzisiaj? Jest Milki na chacie, gdzieś tam widziałem, że gdzieś tam krążyła, ale jeszcze jej nie powiedziałem o jednej rzeczy, którą przygotowałem. Ale wam najpierw ją pokażę, żebyście już wiedzieli, o co chodzi. Ponieważ Milki słyszy te głosy jakieś dziwne. No i musimy przygotować się jakoś na to, żeby móc te głosy usłyszeć. I ja zbudowałem specjalną maszynę, która mam nadzieję, że pozwoli mi tutaj, że tak powiem, nasłuchać. Widzicie, tutaj jest przejście, ale nie widzicie tego przejścia, bo ono jest pięknie ukryte. Przechodzimy sobie tutaj. Tam jest miejsce do środka, tam wchodzi Milki, tutaj do środka. Te drzwi się oczywiście otwiera, to otóż to dźwignią. Ten przycisk aktywuje podki, które lecą stamtąd. No i to wszystko działa w ten sposób, że tak, ktoś wchodzi do środka, podki zaczynają uderzać, przez to tam są podki na osłabienie, jak widzicie. No i przez to, że jest jakby osłabiona osoba, która słyszy takowe głosy, no to te głosy bardziej się powinny wydalać i możliwe, że je usłyszymy również my. Taki jest plan, mam nadzieję, że to się uda. Dzisiaj będę musiał pójść do Milki i namówić ją na to, żeby dała się podjąć takiemu eksperymentowi. Jeśli się to uda, no to będzie super. Tutaj patrzcie, jaki super mechanizm zrobiłem, tak, że ta dźwignia otwiera te drzwi. Mega fajne. Dobra, lecę po Milki. Nie wiem, jak ona na to zareaguje w ogóle, na to, że ja chcę ją pod taki eksperyment poddać. Mam nadzieję, że pozytywnie. No bo jednak myślę, że ona też sama powinna chcieć, żebyśmy jakoś mogli pomóc, nie? No bo jednak no nie jest to chyba dosyć komfortowe, że słyszy jakieś głosy Lucyfera i tak dalej. Ja bym był mocno, że tak powiem, obsrany, jakbym coś takiego usłyszał. No ale może ona już przywykła, może ona już nawet nie chce, żebym ją leczył. Zobaczymy zaraz. Dobra, idziemy tu, oczywiście stanęła sobie tam. Tak, wiesz, pomyślałem o tym, że tam będzie stać po tym, jak ci powiedziałem, że tam ten statyw będzie mnie, że ten... Ty, sięgam tutaj stąd do szyby. No co? Łaptaj. Łaptaj, co ja mówię? Łapaj. Dobra, idę do niej tam. Halo! I co mi pukasz tutaj przez szybę? Co ci pukam? No stoisz tu, żeby mnie wystraszyć? Pukałeś do mnie przez szybę. Pukałem do ciebie przez szkło. Pisałem do ciebie niewinne DM-y, to jeszcze to nie jeszcze to. Nie, co? No widzisz? Taki właśnie z ciebie fan jest tutaj, no, tako, tako na fide. W Warszawie jest wszędzie ten smog. Pamiętasz, chcieliśmy być sami, a w mieście to wszędzie jest smog. Nasze pokolenie Tamagoshi. Dobra. Oczy. Dobra, już całą piosenkę zaraz zaśpiewamy. Dobra, no. Przyszedłem dzisiaj do ciebie, ponieważ musisz się podać eksperymentowi. Jakiemu eksperymentowi? Eksperymentowi to jest wszystko dla nauki, pamiętaj. Dla nauki? Wszystko dla nauki, tak. Wszystko dla nauki. Jak uda mi się, to będę popularnym naukowcem. Ale co ci się uda? Ty możesz nie przeżyć, ale ja będę popularnym naukowcem. Co? No to ja nie chcę. Nie, no żartowałem, to wszystko jest bezpieczne. Zapraszam za mną. Zbudowałem takie specjalne urządzenie, które sprawi, że możliwe, że będę mógł usłyszeć te głosy, które ty masz w głowie. Dalej je masz? Okej, tak, cały czas. Teraz też? No nie, no w tym momencie akurat nie, no ale... To powiedz, mów jak, tak. Będą, mów jak będą. No teraz, aha, to nie są szepty. To nie, no ej, chodź tu, chodź tu. Ty, bo cię gonią cię. Czekaj, może idźmy spać. Co? Okay, a masz łóżko jakieś u siebie? No, tylko jedno. A nie, mam jeszcze jedno. Musisz tam pójść na dół. Tylko tam? Nie mam wózka, no. Czekaj. Ja nie mam nawet żadnych ze sobą. Tu, chodź. Tu jest wózek. O, nigdy tego nie zniszczyłeś. No, bo tak nie miałem pomysłu, co zrobić. Dobra, weź tam iść w kimę, ja tu się na górę położę. Ok, śpię. Dobra, ja też leżę. Mega fajnie. O, ale chrumgnęła. No i Emilia tak jest właśnie, ona tak chrapie, więc no. No nie chrapię przecież. Chrapiesz. Dobra, tu, czekaj, dużo jest ten wózek tutaj też. O, dobra i chodź. Muszę ci to pokazać. Mam nadzieję, że ci się spodoba takie urządzenie. Mi się ono bardzo podoba. Tym bardziej, że może w końcu coś usłyszę.
Mhm. A ty może nic ci się nie stanie, jak dobrze pójdzie. Może? No, może. Może? Może. Nie wiadomo. Może. Dobra, zapraszam. To jest szansa na przeżycie. Szansa na przeżycie tak jak... Nie. Co? O co ci chodzi? Znowu te głosy. A, że głosy. No, no to dobrze. No to dobrze, że słyszysz, bo zaraz ja je też możliwe, że usłyszę. Dobra. Jesteśmy na miejscu. Gdzie niby tu? Tu. Tu jest to urządzenie. Gdzie? Co, niby tam za... Tu. Zapraszam. Okej, okay, fajne drzwi. Dobra, już ci tłumaczę, jak to działa. Nie klikaj nic, bo no nie klikaj po prostu, najlepiej, nie? Mogę to kliknąć? W szczególności tego guzika nie klikaj. No, aha. To jest taki, że to jak... To możesz sprawdzić, no to możesz, to ci akurat pozwolę, no. No tutaj okay. To jest... To otwiera drzwi po prostu, a to zaraz mogę się dowiesz, kliknąć? Zaraz proszę. Się dowiesz, co to robi. Nie, nie możesz teraz tego kliknąć, bo to po prostu... ten przycisk detonuje osobę, która jest w tamtej szybie, a ty tam musisz stanąć właśnie. O chodź, nie, chodź. Ja nie chcę chodź. Tak. Stań tam sobie na spokojnie. Otwieram ci to, już ci tłumaczę, jakie są tutaj procedury. Jesteś w tym, nie? Ja klikam ten przycisk i jak kliknę przycisk, muszę bardzo szybko nacisnąć tą dźwignię, tak żebyś po prostu tam została zamknięta. No i wtedy jest szansa na to, że usłyszę jakieś głosy. Ogólnie tam w tej, zobacz w tych dyspenserach co jest, tam jest podka na osłabienie. Ta podka cię lekko osłabi, ale dzięki temu mam nadzieję, że osłabimy również Lucyfera, który tam w tobie w głowie miesza. I możliwe, że usłyszymy go. Aha. A to jaki jest... Taki jest plan. Bo ja, wiesz co, ja słyszałam, że jak zostawi się łapkę, to jest 1% więcej szans na powodzenie. Też tak słyszałem. A każda subskrypcja daje 2% więcej. O kurczę. A jak ktoś napisze proszę, komentarz, widzowie. To już w ogóle jesteście prawie, że pewni w wyniku. O ja wiernicze widzowie, proszę, zróbcie to dla mnie. Błagam, błagam, zróbcie to ja dla, nie chcę zróbcie umrzeć. Dla Milki. Dobra, zamykam cię tam i trzym się. Elo? Co? Halo? Dobra, żartowałem. To wszystko dla nauki, pamiętaj, to wszystko dla nauki. Ja sprawdzałem, jak sobie radzisz w stresowych sytuacjach. Jak? Nie radzisz sobie. Aha, no dobra. Nice. Dobra, jesteś gotowa na ten przecudowny eksperyment? Nie, nie jestem w ogóle. Powiedz mi, czy są teraz jakieś głosy słyszalne? Nie. Okej. Mega długo się zastanawiałaś nad tym, ale super. No bo musiałam poczekać dobrze. Chwilę, no. Otwieram te drzwi, stań na środku tego. Nie, między drzwiami, tu na środku, tu, na samym końcu szyby tak naprawdę. Przytul się do szyby, do tej tutaj, co jesteś przy mnie. Super. Teraz patrz, oddychaj głęboko, wdech, wydech, prawda, po prostu. Mega fajnie, naprawdę super przestery mamy. Dobra, jesteś gotowa na tą przecudowną, że tak powiem, nie. Ten? Nie, no dawaj, jesteś gotowa. Otwieram te drzwi jeszcze raz i uwaga. 3, 2, 1, 0, klikam to. Pum, dobra, zamykamy drzwi. Powiedz mi, czy słyszysz jakieś głosy? Nie. O nie, teraz... Ja też słyszę! Oj, tu wnieść, nie śmierzy się noknej. Co? Starczy się rychna. Ej, ujazdy, ja po tej złej walcji. Spokojnie, słuchaj tego. Ty twoje zaś i nie śmierzy rytkie sołki. Ej, czaru pani na zakcy się cyk. Co jest? Oj, noży się na wyraźnie znamka to i... A wodkę dno myślaj tu są salandolciot. Matki. Co jest? Nie rozwalaj szyby! Ej, to nie, proszę. To może zniszczyć eksperyment, no ale proszę, co ty nie. robisz w ogóle? No i... Dobra, no co jeszcze się nagrałem to, więc możemy, jesteśmy w stanie sobie to puścić jeszcze raz. Ale słuchaj, czekaj, czy ty w ogóle, co to były za głosy? Ty takie rzeczy słyszysz? Tak, cały czas, mówiłam ci. No nie wiem, właśnie, mega dziwne. A ty rozumiesz to, co on mówi? Nie, nic nie wiem, o co chodzi. Tego nie rozumiesz, dobra. To było mega dziwne, to w ogóle nie wiem, po jakiemu to było. To jest jakaś zaszyfrowana wiadomość, jakoś trzeba rozszyfrować, tego za bardzo jeszcze nie wiem jak. Szwedzki, niemiecki, no, nie to tak wiem. Brzmi, to tak brzmi, jakby to było jakieś szwedzko-niemieckie i inne takie rzeczy, prawda? I co, i ty takie rzeczy słyszysz, tak? No tak, cały czas. Mhm, no to jest całkiem poważne. Dobra, to jednak no dzwonię do Dave'a. No przestań, no przecież ty też słyszałeś. Ale ja słyszałem tylko i wyłącznie dzięki tej maszynie, którą tu zbudowałem, jestem geniuszem. Dobra. Mega geniusz z ciebie. Mega geniuszem jestem, dobra, chodź tu, nikomu nie możesz mówić o tym, że tutaj takie okay, rzeczy się, że tak powiem, działy. Tutaj jakby ta ściana jest, wiesz, naturalna. Słabo mi. Słabo ci? Weź, posil się. Teraz to ci należy, ci się to jak psu Micha. Dzięki.
Dzięki. Nie ma problemu. Dobra, czyli podsumowując, mamy to nagranie. Ja mam to nagrane w sumie, w sensie nagrałem to, żeby słyszeć te głosy. Więc będę musiał zbadać teraz ten plik dźwiękowy i zobaczyć, nie wiem, może jakoś uda mi się rozszyfrować tą tajną wiadomość. Jeżeli macie widzowie jakiś pomysł, jak byśmy mogli rozszyfrować tę wiadomość i o co może chodzić z tą wiadomością, dajcie koniecznie znać w komentarzu, a ja oczywiście sprawdzę je w następnym odcinku. Ty chodź. Ty musisz spędzać czas tam na dole, tam musisz być zamknięta w tym bunkrze. W bunkrze? No, żebyś sobie nie zrobiła krzywdy, nie? Tu, zapraszam na dół, ja cię tam odprowadzę, żebyś, prawda, się czuła bezpieczniej. I tyle, nie? Okej, to idę za tobą. No, zapraszam. Dobra, wskakuj tam na dół. Pa. Halo? Spoko, ja też tu wleciałem za tobą. Okay. Dobra, masz tu wszystko, czego potrzebujesz? Masz jakiś chleb, no. Chleb i woda żywa. Dzięki za wodę żywą. Nie ma problemu. Jakbyś miała mało życia, to regeneracja. Jakby ktoś cię gonił, to podka na niewidzialność. Fajerwerka, jakbyś chciała świętować, nie wiadomo co, nie? Dobra. Co świętujemy? Nie wiem. Świętujemy mój sukces naukowy? Mega. Dobra, tu masz łódkę, jakbyś chciała posiedzieć i poudawać, że pływasz. Arka Noego, prawda? I co? A, i tu możesz, jakbyś słyszała jakieś głosy. Spływam stąd. Masz, jakbyś słyszała jakieś głosy, to pisz mi, jeśli je cokolwiek zrozumiesz. Notuj to, nie? Ogólnie. Okay, a tu masz butę, jakby ci się niedobrze zrobiło, do tego wymiotuj. I tu masz stringa, bo ponoć kobiety lubią stringi. Dobra, trzym się, ja lecę. Pa. Dobrze, widzowie, udało mi się, jestem geniuszem naukowym. Wydaje mi się, że takich jak ja, to takich dwóch jak nas trzech to nie ma ani jednego, więc wydaje mi się, że jestem niepowtarzalnie, no mogę powiedzieć że o sobie, że jestem naukowcem, wydaje mi się, że mogę. Wydaje mi się, że to już jest ten poziom, w którym już mi nie jest w stanie nikt podskoczyć. Ja usłyszałem Lucyfera, teraz musimy ten dźwięk, że tak powiem, rozszyfrować. Mega dziwny jest ten dźwięk, szczerze wam przyznam, więc ja muszę go oczywiście przesłuchać kilka razy. Dajcie znać w komentarzach, co waszym zdaniem oznacza ten dźwięk, no i jeżeli macie jakiś sposób na odczytanie tego, możecie odczytać i napisać mi w komentarzu, jeżeli uda wam się odczytać w ogóle, bo nie wiem, czy wam się uda, ale możliwe, że moi widzowie są na tyle mądrzy i prawda, gdzieś tam macie jakieś sposoby swoje i mi powiecie, o co chodzi. No się wszystko zobaczy, ja będę czytać komentarze. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się jutro, pozdro, elo!